szkoły, do środka zdrowia, do urzędu. Miejscowości leżące na terenie gminy Jedwabno mogą pochwalić się coraz lepszymi połączeniami z innymi częściami województwa. Właśnie zakończono budowę dróg w Nowym Borowym i w Lipnikach. To były złe drogi wcześniej, tak jak każdy. Oni, mówią o mieszkańcach, chcą również dojeżdżać do pracy, do lekarza, do sklepów, a nie żeby mieć problem z dojazdem do choćby najbliższej miejscowości, jaką jest Jedwabno. Mieszkańcy Lipnik nie kryli wzruszenia. Na swoją wymarzoną drogę czekali bowiem 40 lat. Poprzednia nawierzchnia ułożona z betonowych płyt nie ułatwiała jazdy, powodowała nawet uszkodzenia aut. Emocje od początku, jak tylko droga zaczęła się budować, to emocje były ogromne. Ludzie nie mogli się doczekać. Powiem tak. Jedną panią mam taką, która już droga była zrobiona. Przez 3 dni, po kilka razy dzień wychodziła na asfalt i patrzyła i nie wierzyła. Mówi, sama mi się przyznała, że no mówi, nie wierzyłam, że ta droga jest. Mówi, to chodziłam i patrzyłam, tak się cieszyłam. W Nowym Borowym mieszkańcy również mogą cieszyć się nowym asfaltem, który znacznie usprawnia przejazd przez wieś. Mieszkańcy bardzo czekali na to i po prostu napierali mnie, że męczyli mnie cały czas o tą drogę. Zawsze były problemy, bo była droga to piaszczysta. No i dopięliśmy w końcu tego wszystkiego. No i bardzo cieszymy się z tej nowej drogi. Modernizację dróg wsparły pieniądze pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych. Z perspektywy mieszkańców Polski lokalnej, tymi drogami, które dla nich są fundamentalnie ważne, są właśnie te drogi gminne, które dzisiaj tu w gminie Jedwabno otwieramy, bo to nimi każdego dnia mieszkańcy przemieszczają się, czy to do pracy, czy do szkoły, czy do urzędu, czy do sklepu. I stąd tak ważne są, aby to były drogi bezpieczne, aby to były drogi komfortowe także w przemieszczaniu. Obie drogi wcześniej należały do Lasów Państwowych. Od początku chcieliśmy te drogi przekazać, ale takiej możliwości prawnej nie było, także poszliśmy drogą zamiany. Gmina miała tam w lasach jakieś kawałki gruntów, kawałki lasów i udało się zamienić najpierw drogę w Borowym i potem, jak już tutaj była mowa, bardzo szybko drogę w Lipnikach, na której nam bardziej zależało, bo jak widzicie Państwo, to droga, ja uważam, że to była wieś odcięta od życia w XXI wieku. Modernizacja drogi do Lipnik pochłonęła 1 260 000 zł, zaś drogi w miejscowości Nowe Borowe 500 000 zł. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych pokryły połowę kosztów inwestycji. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv